Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy śnieżek, piękny śnieżek. Napadało, już całą noc pada. Zapowiada się, że będzie jeszcze padało, także zima przyszła. Zima przyszła, myślałam, że przyjdzie w lutym, przyszła teraz. Trochę jestem zdziwiona, ponieważ tak z mojej mapy wyglądało, że to jeszcze nie teraz. Ale fajnie jest, zrobiło się ładnie, jasno przede wszystkim. Bo mimo wszystko, że jest pochmurno, jest o wiele jaśniej. Ja z moją fibromialgią dzisiaj się obudziłam, ale nie jest źle. Idę, maszeruję do apteki. Pod wiatr, no nie? Maszeruję do apteki, może mój głos się niedługo poprawi. Nie mogę mówić. Chwilowo lepiej, gdzieś tam był taki wiaterek, że nie szło w ogóle nic powiedzieć. Więc idę do mojej apteki po to, że właśnie narzekacie niektórzy na system medyczny islandzki. Wam powiem, jest bardzo dobry, ponieważ zrobiono mi badania w gardle, pomazano i wykryto bakterię, która niestety nie została zabita przez penicylinę. To jest streptokokus. I idę po antybiotyk właśnie, mimo że nie czuję się już chora ani nic, ale słyszycie mój głos, jest jakiś cały czas taki schrypnięty i cały czas czuję, że coś mam w nosie, pomimo że nic nie mam w nosie, chociaż wiecie co, dużo rzeczy mam w nosie, tak, dużo rzeczy mam w nosie, pogoda jest niesamowita, ale mi się podoba, lubię taką pogodę, o fajnie, fajnie jest. No, antybiotyk co 12 godzin, a ja wracam do domu, zobaczcie jak ładnie jest na mieście, wszystko bielusieńkie, jak dosłownie jakby miał przyjechać Mikołaj. O, i budynek postawili, dopiero zauważyłam. Budują i budują. I właśnie budują, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. I mówią, jak to oni nabudowali, mieszkania będą. Tylko, że te mieszkania nie są w cenie tych starych mieszkań, a te stare to przeważnie mają pokupowane ci, którzy wynajmują, a wiadomo, cena wynajmu niestety, ale nie zmniejszy się. I dopóki wypłaty nie będą podniesione tak, żeby ludzie mogli funkcjonować, to dalej będzie tutaj katastrofalnie. Bo co z tego, że nabudują i nawet tych tanich mieszkań, w których będzie na pewno jakieś getto się robiło, jakieś slumsy, zamiast mieszać ludzi, którzy normalnie funkcjonują, pracują, mają normalne wypłaty z tymi, których po prostu nie stać na to. No ale zobaczymy, trzeba poczekać. Ja idę i patrzę, żeby się nie wypieprzyć, ponieważ jest ślisko, a ja idąc w traperach, to wam powiem, trapery są fajne, ale są bardzo śliskie. Pokażę wam moje trapery. Takie są właśnie to moje trapery. No, może je widać, może nie, nie wiem, ale o, w traperach można się bardzo łatwo wywrócić. Moja ulica, tam dalej jest hotel, a ja zmierzam do domu. Kochani, wróciłam do domu, czuję się jak po jakiejś misji. Na pewno misja spełniona, na pewno dzisiaj wygrałam, bo tak jak szłam i wspominałam o fibromialgii, gdzie już nie mogłam mówić, dzisiaj po prostu kolejny dzień, już chyba trzeci czy czwarty tydzień, jak ja się czuję bardzo taka osłabiona, nic mi się nie chce, kawki nie pomagają, chyba bym mogła z 10 wypić i mi nic by nie było, ale kawa jest.
Co kupiłam w aptece? Pokażę wam. Kupiłam plastry. Plastry, takie zwykłe plasterki, najzwyklejsze, ale one mają takie srebrne coś i to jest antybakteryjne. Nie wiem, czy w Polsce są te plastry, są to bardzo dobre plastry, tutaj można je bez problemu okupić. Ja przywiozłam sobie z Polski plastry, niestety się okazało, że plastry jak plastry, ale nie chcą się przyklejać do ręki, do palca na przykład, czy do nogi, jakby kto wolał. Mam mój antybiotyk, Dalacin się nazywa, antybiotyk. Za antybiotyk zapłaciłam 3500. Mam zniżkę 8%, 306 koron zaoszczędziłam i to jest zniżka, którą właśnie jako rencista mi podarowano, także zamiast 3800 zapłaciłam 3500. Tak, fantastycznie, wcześniej zapłaciłam 3800 za wizytę u laryngologa, no to tutaj była zniżka, bo zwykła taka osoba, która nie jest na rencie, by zapłaciła coś koło 10 000. Później kupowałam jeszcze antybiotyk, który kosztował również 3500, więc macie wynik. Ja zapłaciłam w tym miesiącu 10, no może nie w tym miesiącu, bo rozchorowałam się przed samą Wigilią, ale moja choroba pociągnęła mi 10 000 koron, a takiej osobie nieubezpieczonej, no to 10, 14, 18 tysięcy ta osoba by wydała teraz na leczenie, na laryngologa. I nie zapominajmy o tym, że żeby na przykład jeszcze zanim pójdziemy do laryngologa, to na ogół wybieramy się do domowego lekarza. Nie wiem, ile kosztuje wizyta u domowego lekarza normalnie. Moja była coś koło 1000 chyba koron już w tej chwili, to jakoś dziwnie podrożało. Ja pamiętam, jak przyjechałam na Islandię, wizyta u domowego lekarza bez zniżki, czyli na 100%, jeżeli pracujemy oczywiście po tych 6 miesiącach, wizyta kosztowała 150 koron, także widzicie, jak wszystko po prostu idzie do góry. Jestem padnięta trochę, ale mam nowy, ambitny plan. Postanowiłam, żeby po prostu może się też nagram, ale przecież mieszkam w bloku i jak jest właśnie taka pogoda, tylko że źle się dzisiaj czuję, może wieczorem. Piękne schody mam na klatce i piękne 4 piętra nade mną, żeby dojść do góry, w sumie 5 pięter jest nade mną i bardzo dobrze to wpłynie na mięśnie pośladków i nóg, także nowy plan jest taki, żeby jeden dzień iść na spacerek, a jeden dzień na schody i zobaczymy, jak dopiero mnie wszystko rozboli pozytywnie. Nie wiem, kiedy pójdę, kiedy się wybiorę, bo dzisiaj naprawdę jest nie za ciekawie. Te tabletki moje działają, nie działają. Ja sama już nie wiem, czy to działa, czy po prostu ta pogoda tak na mnie wpływa. Nie wiem, wczoraj było słońce przez chwilę i wam powiem, ja się czułam lepiej. Normalnie jestem jak barometr. A co jeszcze? Powiem wam, że dzisiaj chyba nie ma za dużo tematów. Piorę, sprzątam i gotuję. Wyrzucam, zastanawiam się, przestawiam, jakoś tak próbuję zorganizować to wszystko, po części myślę, że nie wyjdzie mi to, bo kurczę, cały czas bym chciała coś trzymać, ale dużo rzeczy przygotowałam do wyrzucenia, 3 kolejne kartony czekają, na pewno dużym wyzwaniem będzie piwnica, piwnica, o której myślę cały czas, ponieważ przez moje uprawy doniczkowe mam bardzo dużo donic, doniczek i nie są to doniczki tanie, to były drogie donice, duże i właśnie nie wiem, co z tym zrobić. W dzisiejszych czasach nikt nie chce tego kupić. Tu cały karton stoi rzeczy, które przygotowałam do sprzedania i wam powiem szczerze, że na razie jakoś to bardzo słabo idzie i niezbyt optymistycznie. Nie wiem, no zobaczymy. Coś na pewno trzeba robić, to wiadomo, coś trzeba zrobić, bo no taki był plan, tylko to trzeba mieć tę wenę, chęć, musi nastać odpowiedni dzień, każdy z nas to wie. Są osoby takie, które mają ADHD i po prostu cały czas sprzątają. Ja pamiętam właśnie, to wam opowiem, ja pamiętam taką sąsiadkę miałam na swoim piętrze jeszcze w Polsce i on był lekarzem, a ona siedziała w domu cały dzień i oni nie mieli dzieci. Nie mieli, bo ich chyba nie mogli mieć i wiecie co? Ta kobieta przez to, że siedziała cały dzień w domu, to na cały dzień sprzątała mieszkanie.
gdzie dwie osoby mieszkały, no to co oni mogli tam nabrudzić? To już były osoby około 60, mi się tak wydaje, po 50. I ona do tego stopnia sprzątała, że ona nawet wychodziła na klatkę sprzątać te liczniki gazowe. Ona co drugi czy trzeci dzień tam odkurzała ten licznik. Po prostu buty kazała mu ściągać jeszcze przed wejściem do domu, na wycieraczce. No po prostu oni mieli tam super ekstra posprzątane, ale to mi taką właśnie koleżankę moją przypomina teraz, która właśnie też nie ma dzieci, on jest starszy od niej, to kawałek, bo 14 lat. I ona mieszkała tutaj na Islandii jakiś czas, nie wiem gdzie ona w tej chwili jest, bo nie rozmawiamy więcej, ale ona właśnie taką chorobę sprzątania dostała, wiecie, ona siedziała cały dzień w domu, on pracował i w niej się takie coś zrobiło, ona musi cały czas sprzątać, nagotować, sprzątać i tak sprzątała, że na przykład wkładała jeden lub dwa ręczniki do pralki, prała, potem dwie, trzy koszulki, prała, całe programy. Zamiast to wszystko włożyć na raz, to na to osobno prała, jakby we frani prała w tym automacie. O, może tak, jakby prała we frani, ale w automacie, czyli po prostu naprawdę małe ilości rzeczy wrzucała. I wam powiem, ile razy z nią rozmawiałam, to ona, a jeszcze tu mam brudno, a jeszcze tu, codziennie odkurzała, codziennie myła podłogę. I wiecie co, to też nie jest zdrowe, żeby aż tak sprzątać. Po pierwsze i na głowę siada, a po drugie niezdrowe, dlatego że bakterie różne, które są nam potrzebne dla naszego układu odpornościowego, w takich czystych, wysterylizowanych miejscach po prostu nie istnieją i my wychodząc gdzieś łapiemy wszystkie różne choróbska. I tak jest właśnie w moim przypadku, przez to, że może ja mieszkam w swoim zagraconym mieszkaniu, ale ja nie pracuję i właśnie czuję, że mój układ immunologiczny stał się łasy bardzo na różnego rodzaju bakterie i ja zaczynam po prostu chorować częściej i szybciej. I na przykład każda wizyta w szpitalu u mnie kończy się jakimś bólem gardła, więc prawdopodobnie mam to gdzieś ze szpitala przywlokłam, bo uważam, iż mój układ immunologiczny się nie obronił zwyczajnie. Więc takie wychodzenie, wam powiem, do takiego nawet baru wieczorem dla mnie, raz w tygodniu sobie wyjść, przejść się, jest całkiem pozytywne, bo jest dużo ludzi, masa ludzi, każdy kicha, prycha i gdzieś tam można coś po prostu, jakieś inne bakterie podłapać, wymienić się, jak to się mówi, i uodpornić się. I wam powiem, ciekawą rzeczą jest to, że chodziłam co weekend teraz, i ja się zaczęłam od razu lepiej czuć, dosłownie, mimo że bolało mnie gdzieś to gardło wracając, to wam powiem, że ja czułam, że właśnie jakieś inne bakterie tak jakby mam i to zaczyna działać. A gdybym siedziała w domu, to bym sama ze sobą musiała tutaj walczyć, prawda? Także trzeba wychodzić do ludzi chociażby po to, żeby nie chorować, bo właśnie wbrew pozorom, idąc do grupy ludzi, łapiąc bakterie, właśnie nie będziemy chorować. I to jest właśnie cel mój taki właśnie, żeby zacząć chodzić, ruszać się, bo to też pomaga oczyścić się z toksyn. Kochani, no trzeba coś robić, ja wiem, ja to mogę gadać. Teraz jest styczeń, 14 i wcale może tak nie być w lutym, bo stwierdzę, a nie chce mi się, ale wiecie, na razie mam tę energię i próbuję was zarazić tą moją energią, żebyście też zaczęli chodzić na spacery, chociażby te 30 minut dziennie, to już naprawdę bardzo dużo daje. 30 minut to jest około 2 km, także to nie jest daleko, ja robię więcej, więc ja wiem, że wy też możecie. Akurat przestało padać, jak wyszłam, to poszłam w tę zadymkę, no ja mam takie zawsze szczęście, ale fajnie było, nie byłoby tej przyjemności z chodzenia, gdyby nie było śniegu. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam do Instagrama i klikajcie dzwoneczek oczywiście. To byłoby na tyle na dziś. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Co sądzicie na temat chodzenia w ogóle takiego i tych bakterii, też mi napiszcie. A to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.